Cześć, witam Was serdecznie już w drugim odcinku cyklu Budowa Crossbuggy i co prawda pierwszy odcinek to była tylko zapowiedź i podróż, w którą wybraliśmy się w celu zakupu tego samochodu, który posłuży do pozyskania podzespołów, które będę potrzebował właśnie w budowie. Dzisiaj nastąpił przełom, dzisiaj w końcu fizycznie podejmę pracę przy tym samochodzie i przy tym projekcie. Jest to moment, na który i ja, i Wy oczekiwaliście już dość sporo czasu. Natomiast miałem pewne zaległości z filmami, które musiałem nagrać i z tego względu trochę się to w czasie przesunęło. Ale dobra, dzisiaj startujemy z projektem. Chciałbym przez etap rozbiórki i pozyskania tych części przejść jak najszybciej, aby dotrzeć do momentu, w którym będę już budował ten pojazd, ponieważ to jest moment, który najbardziej mnie ekscytuje. Także ja już nie przedłużam, jeszcze kilka słów o sponsorach, ale to już w trakcie trwania filmu. Życzę miłego oglądania. Ok, samochód już jest na warsztacie i w tym momencie chciałbym Wam jeszcze parę słów strategii opowiedzieć, co planuję. A więc na pewno chcę pozyskać instalację elektryczną, ale rozebrać ją chcę w taki sposób, aby nigdzie nie ciąć przewodów, tylko na przykład jak są drzwi i jest instalacja elektryczna, chciałbym ją zdemontować w taki sposób, że demontuję wtyczki, czyli dokładam sobie roboty, ponieważ muszę ściągać boczki, muszę rozpinać to wszystko, aby dostać się do instalacji i do wtyczek. Ale taki obrałem plan, ponieważ w momencie, kiedy... Aha, jeszcze jedno, każde odpięcie będzie taśma i opisana będzie wtyczka, od czego była, bo już potem nie będę pamiętał tego. Dlaczego tak robię? Ponieważ będę chciał tą instalację elektryczną zaadoptować do projektu Buggy, ale będę chciał ją odchudzić. Będę chciał tylko pozostawić przewody, które będą potrzebne, i opis każdej wtyczki pomoże na podczas weryfikacji, czy ten fragment dokładnie instalacji elektrycznej jest mi potrzebny. Oczywiście będę tego dokonywał już w momencie, kiedy będzie samochód odpalony, może nie samochód, ale ten pojazd terenowy, i podczas każdej ingerencji będę sprawdzał, czy ten samochód ponownie zapala. To jest chyba najlepszy i najbezpieczniejszy sposób na to, żeby nie popełnić gdzieś jakiegoś faulu. Tutaj jeszcze dodatkowo jest jakieś zabezpieczenie w tym samochodzie. Nie wiem, co to jest za zabezpieczenie. W momencie, kiedy włączamy zapłon, tutaj pod spodem są takie dwie blaszki, które trzeba dotknąć. Jest takie pik, czyli jakiś przekaźnik zadziałał i dopiero w tym momencie można zapalić samochód. Jeżeli tego nie dotkniemy, to samochód nie reaguje na obrót kluczyka. Druga rzecz, jeżeli chodzi o fotele. Fotele będą kubełkowe prawdopodobnie, chociaż nie wiem, jak z finansami się to jeszcze wszystko pozamyka. Natomiast na tym etapie, który jest teraz, póki jeszcze samochód jest nierozebrany, będę chciał zwymiarować odległości tak, aby później w momencie montowania foteli, nawet kubełkowych, znać wygodne wartości dla siebie, ponieważ no co prawda te szyny są tutaj, jest możliwość regulowania, te fotele się przesuwają przód, tył, natomiast no tak jak mówię, jakiś punkt wyjścia potrzebuję, a więc zwymiaruję sobie fotel od kierownicy na maksymalnie zsuniętym i maksymalnie rozsuniętym. Będę wiedział te wymiary i one mi ułatwią moment, w którym będę rozmierzał właśnie fotele już podczas montażu. Podobnie z pedałami. Pedały również sobie rozmierzę, aby właśnie znać te wartości, które no, producent już to przeliczał i dobierał. I myślę, że to jest również dobra droga, która ułatwi nam w późniejszym czasie budowę pojazdu. Jeżeli chodzi o stan auta, no to on się prezentuje tak, i z tej odległości wydaje się, że jest to naprawdę niezłe auto, w niezłym stanie, i bardzo dużo mam od Was sygnałów, że to auto zwyczajnie szkoda ciąć, nie? Natomiast no, pokażę Wam takie kwiatki, jak na przykład
ten błotnik jest totalnie dziurawy, jest tu szpachla, ktoś tutaj już ingerował. Tu już jest również dziura, także pod tymi plastikami też nie jest wesoło. Otwieramy tylne drzwi. No i mamy taki widok, nie ma tu nadkola. Oczywiście jest to wszystko do naprawienia, natomiast pytanie, jakim kosztem i czy się opłaca taki samochód reanimować, nie? Przednie drzwi, tylne drzwi, wszystko pognite. Może nie ma tragedii, ale faktycznie samochód wygląda ładnie, bo ma plastiki. Gdyby tych plastików nie było, byłoby znacznie gorzej. Ale wy ten widok jeszcze ujrzycie, ponieważ będę demontował te części i będziecie widzieć, że to auto nie jest w takiej doskonałej kondycji. Także no zobaczcie, no gdzie by nie spojrzeć, jest ruda, jest korozja, pod zderzakami nie ma nic, to się wszystko trzyma na trytkach, także no mechanicznie jest ok, ale już tutaj blacharsko jest dosyć słabo. Jeżeli chodzi o jednostkę, jak mówiłem w poprzednim filmie, 2,5 V6, 24 zawory, także tutaj pod maską no nic złego się nie dzieje, poza tym, że silnik dosyć mocno hałasuje z okolicy rozrządu. Słychać łańcuch rozrządu, jest on do wymiany, jest wytarty, także to będziemy robić, ale planowałem go wymieniać jeszcze na samochodzie sprawnym i jeszcze coś pojeździć tym autem w terenie. Natomiast powiem wam szczerze, że nie mam na to ochoty, ponieważ jest mnóstwo rozbierania, dosyć dostęp taki średni. Ten silnik będzie na wierzchu, będzie znacznie łatwiej i prościej dokonać wymiany samego rozrządu, tym bardziej, że tu jest łańcuch, tych kół sporo i tak dalej. A ja jestem amator, nie jestem mechanikiem, żeby być tutaj w tym momencie hojrakiem, a więc tak jak mówię, pójdziemy trochę na skróty i na łatwiznę. Jeżeli chodzi o klimatyzację, klimatyzacja została wysuszona, czyli ten czynnik, ten gaz został odciągnięty i w tym miejscu dziękuję firmie Regent z Mielca za wykonanie tej usługi. Co więcej, no chyba tyle, tak? Przystępujemy w takim razie do prac związanych z pozyskaniem części do produkcji crossbagi. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowym sponsorów. Jest to jedyna możliwość, aby stalowy kanał mógł się rozwijać, a realizowane projekty były coraz to bardziej odważne i zaawansowane. Patronem projektu budowy crossbagi jest firma Batco Stal Konstrukcje Stalowe, montaż płyt warstwowych, kompleksowa budowa hal, biurowców i tym podobnie. Bezjust, producent chemii przemysłowej, w tym także spawalniczej. Luna, dostawca wysokiej jakości narzędzi i maszyn dla wielu gałęzi przemysłu. Sturmer Maszyny, bogata oferta maszyn przemysłowych do obróbki drewna, metalu, urządzeń spawalniczych czy pneumatycznych. Serdecznie dziękuję za wsparcie stalowego projektu. Linki do stron sponsorów znajdziecie w opisie pod filmem. Ja tymczasem zapraszam was na dalszą część filmu i życzę miłego oglądania. Thank you.
Okej, okay, pierwszy etap mamy za sobą i to, co zależało mi najbardziej, czyli odzysk instalacji elektrycznej. Mam już to za sobą. Instalacja elektryczna została odzyskana w sposób taki, że tu nic nie było cięte, poza kilkoma przewodami, które były dołożone jako alarm.
samochodu i one były w sposób troszkę nieudolny zrobione. Ponadto była instalacja w taki sposób poprowadzona, że nie było możliwości zdemontowania jej bez rozcięcia, ale to będą instalacje wszystkie, które tutaj były dodawane, te systemy będą usuwane z tej instalacji, także nie ma tutaj z tym problemu. Kostki opisane i no co prawda tutaj każda kostka pasuje w swoje miejsce, nie ma sytuacji takich, żeby gdzieś coś źle podpiąć, ale z uwagi na to, że ta wiązka elektryczna będzie tutaj przerabiana, będzie odchudzona, myślę, że 2/3 wiązki stąd poleci, ułatwi mi ten opis mój każdej kostki, ułatwi mi demontaż, no przede wszystkim ingerencję w tę instalację i usunięcie przewodów oraz większych części tej wiązki, które są niepotrzebne, bo tak jak wiecie, no tutaj była instalacja, gdzie były elektryczne szyby, była klima, podświetlanie, no różne inne rzeczy, które w bagi potrzebne nie będą. Także kończymy ten etap, a kolejny etap, jeszcze jedna rzecz, bardzo fajne jest to, że silnik ma zupełnie osobną instalację elektryczną, jest to praktycznie jedna kostka i odpinamy całą instalację elektryczną od silnika i silnik możemy rwać. To jest bardzo fajne, ponieważ no ja nie jestem mechanikiem, nie jestem tutaj zawodowcem, jeżeli chodzi o mechanikę pojazdową i wychowany jestem na remontach troszkę starszych pojazdów. Tam było zawsze tak, że każdy przewód, każdy czujnik trzeba było osobno rozpiąć z instalacji, znaczy z silnika i dopiero tą wiązkę można było odciągnąć i ona stanowiła integralną część pozostałej wiązki samochodu tutaj. I myślę, że już dzisiaj tak właśnie auta mają. Jest zupełnie osobna wiązka elektryczna od silnika. Odpinamy wiązkę, rwiemy silnik i nie ma z tym większego problemu. Jeżeli chodzi o karoserię, zaraz po zakupie tego samochodu pisaliście mi w komentarzach, że no, że szkoda samochodu, że w dobrym stanie i tak dalej. Widzieliście już stan zewnętrzny, jak były błotniki. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak wygląda ten samochód po demontażu drzwi, tapicerek, błotników i tak dalej. A więc zacznijmy od prawego przedniego narożnika. No, tak to wygląda. Dziura. Tutaj widać była jakaś ingerencja. Tutaj też wszystko rdzewieje, wszystko jest dziurawe. Wszystko zostaje w paluchach. Tak samo tutaj też widać było, że to było uderzone. Na przednim pasie jest szpachla. I co ciekawe, to wcale nie było widoczne przy zakupie, dopiero wyszło później. Tutaj kielichy, no to jest, wiecie, to jest pojazd na ramię, a więc karoseria nie jest konstrukcją samonośną, która wpływa w jakiś tam sposób znaczący na bezpieczeństwo, ale jednak było, nie było ta karoseria, jak widzicie, tutaj cały fartuch, wszystko skorodowane, nie ma tragedii, natomiast spójrzcie tutaj, tutaj mamy podłogę, tutaj mamy mocowanie karoserii do ramy i to wszystko wygląda w taki sposób. Progów w tym aucie nie ma. Tutaj mamy próg wewnętrzny, a w zasadzie powinien być próg wewnętrzny. Powinien tu być próg wewnętrzny, a progu wewnętrznego nie ma, tak? Zewnętrznego również. Zobaczcie, co tu się dzieje. Także no jest po prostu dramat, nie? Tylna część podłogi również nie ma tutaj progów. Patrzcie, co się dzieje. Tak wygląda próg. Nie ma. Po prostu progów w tym samochodzie nie ma, nie istnieją. A pod plastikiem wyglądało wszystko pięknie. Podobnie nadkola. Nadkoli również nie ma. Chyba, że liczymy te plastikowe, które nigdy nie ulegną degradacji. Tutaj tylne narożniki również pognite na wylot. Tylna belka od ramy również nie wygląda rewelacyjnie. No, tunel, środkowa część podłogi jest ok. Podłoga bagażnika też jest całkiem ok. Ale wydaje mi się, że nieekonomiczne byłoby ratowanie tego pojazdu. Zobaczcie po stronie kierowcy, jak wygląda podłoga.
również mocowanie karoserii do ramy nie spełnia już w ogóle żadnych tutaj swoich funkcji. Również nie mamy praktycznie progu wewnętrznego. Zobaczcie, co tu się dzieje. To szczępy, po prostu są szczępy. Nawet nie biorę młotka, bo nie wiem, czy jest sens. Chciałem tylko wam pokazać, jak wygląda karoseria podczas zakupu samochodu, kiedy samochód jest no, w całości i nawet ładnie wygląda, a jak wygląda rzeczywistość i realia, z którymi potem musimy się zderzyć my jako pierwsi, ale bardzo często również potem blacharz. Także myślę, że jest też w pewnym sensie nauczka, może nie dla mnie, ponieważ ja świadomie kupiłem ten pojazd w takim stanie, ale dla osób, które szukają samochodu do jazdy, jest naprawdę przestroga. No dobra, ja już z wami się będę żegnał. Ten odcinek dobiegł końca. Kolejny to już będzie przymiarka do budowy ramy. Będę chciał wykorzystać aktualną ramę tylko do pobrania wymiarów, natomiast będę chciał zbudować od podstaw konstrukcję w kształcie ramoklatki, żeby ograniczyć, zredukować masę niepotrzebną. I jeszcze nie wiem, jakich średnic rur zastosuję i tak dalej. Zobaczymy, to wszystko wyjdzie podczas już planowania. A tym właśnie zajmiemy się w odcinku kolejnym, na który was już dzisiaj serdecznie zapraszam. Tradycyjnie łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam serdecznie na grupę facebookową, Instagrama Giełdy Stalowych. Do zobaczenia. Cześć!